No niestety, jak już mówiłem, nie udało nam się uniknąć. Fanatycy! Nie rozśmieszaj mnie. Te powolne czołgi nie są w stanie mi zagrozić. Tak, wiem, a jak grałem... O, super, mamy fanatyków, bardzo fajne jednostki i tak dalej. Troszkę to hipokryzyjne. Ale mniejsza o to. Co ja wam powiem szczerze, że dosyć fajna jest ta kampania. Jest znośna. Taka przyjemna. Natomiast w tych dzikich hordach to tam dopiero będą kampanie. Tam dopiero będą kampanie. Opla. Dobra, poczekam, aż jeszcze podejdą, mi się do nich nie spieszy. Oj, teraz chodźcie. Ciotki. Muszę przyznać, że oni się skutecznie, te maluchy się bardzo skutecznie bronią. Widzicie ile mają obrony? A ryzykuje i nie atakuje. Przydałoby się lepsze szczęście. Dobra, już nic nie powinno stać. No tylko czterech ich jest. Oni chyba też zrozumieli, że atak to błąd, więc ten zrezygnowali, ale niestety ich to za bardzo nie im to za bardzo nie pomogło. Przykro mi. Sorry, batory. Sorry, batory, ale niestety. Pamiętajcie, dużo tartaków. Dużo. Nie no, cały czas mówię o tej runie farze, ona jest naprawdę genialna. Rąk walki. Rteł ci brakuje. No nie jest to budująca wiadomość. Skąd ja wezmę rtęć? Skąd ja wezmę rteł ci? O, aula klas. Już możemy mieć tych. Moment, tego nie wziąłem. Jak się zorientowałem. W ostatniej chwili. Że nie wziąłem. Dobra, co tam? No niestety... zawsze mnie to denerwowało, że ten... Zawsze mnie to denerwowało, że na drodze do zamku stawało jeszcze to gówno. I powiem wam szczerze, że krasnoludy mają najlepsze mury obronne dopiero po wybudowaniu tej struktury, nie wcześniej. Więc to jest troszkę takie naciągane. Moim zdaniem ta zaleta krasnoludów, że mają ten. No bo... O, odświeżanie runów się przyda. No nie, maksymalny. A przydałoby mi się już jeszcze coś lepszego. That is a bullshit. O, tartaki kolejne, świetnie.
Ojej, w ciągu 2 miesięcy nie zauważyłem tego. O Boże, ja się nie umocnię w 2. W tak krótkim okresie czasu. O, runy zmartwychwstania, o tym mówiłem. Chyba są 3 kręgi runów. Nie ma ich zbyt wiele, ale naprawdę, to są naprawdę dobre czary te runy. Naprawdę. Dobra, to ja nie będę się grzebał z tym oswobodzaniem. Lepiej to jak najszybciej zakończyć, zwłaszcza, że już na tej mapie se nie pohasamy. Bo daje nam ten uporczywy... Ja naprawdę nie lubię w Heroesach wszelkich misji, gdzie są jakieś limity czasowe, bo czuję się trochę, że mam nóż na gardle, co nie? Coś takiego. Ja nie, bardzo nie lubię tego uczucia. A coś o tym wiem. Oj, widzowie. A! Jeszcze zaletą kasnutów jest taką, że mają tańszy kapitol. O, fajnie. Chcę to mieć. Ale fajnie, że krasnoludy mimo wszystko zostały wprowadzone. O, jest kopalnia złota. Mimo wszystko fajnie, że krasnoludy zostały wprowadzone, bo jak są elfy, to muszą ci krasnoludy. Tak trochę dziwne, że nie wprowadzili tej rasy, że nagle za... O, wiecie, tańszy kapitor jest o 8 patyków. Znaczy o 2 patyki jest tańszy. Dobra, ja będę musiał sobie radzić z podstawowymi jednostkami. Niestety. Dobra, idę po... O, idę. No już właśnie o tym mówię, że idę po wojsku. O! Mamy nie wiadomo... Świetnie, sobie wybuduję krąg walki. Będę miał chociaż... Tak, gówno będę miał. Gówno będziesz miał. 2. Dobra, ja tu sobie troszkę poczekam. O, i mamy nowe runki. Świetnie, ale nie mamy rtełci. I to mnie martwi. Przede wszystkim to, że nie mamy rtełci. No, zobaczmy, czy mnie stać na tak gówno. Na pewno. Dobra, lepszy ryc niż nic. Jak to pomawiają... Ach, troszkę uporczywy jest łażenie po podziemiach w tej części Heroesów, ale co poradzić. Dobra, oczywiście ja bym poszukał tych wszystkich kopalni, ale mi się nie chce po prostu. Zwłaszcza, że mam limit czasowy. O, i one zawsze muszą być jakoś lepiej bronione. Dobra, mniejsza o to. W sensie awanturnicy są gówno warci, dopóki się ich nie pod... dopóki się ich nie podrasuje, o. No świetnie, zaraz będę miał ich więcej. Coś wróć, ja powinienem teraz zbierać kasę. A, już mam kopalnię złota, pamiętam, że przecież nie... Nie, to już jest przegięcie pały. Chyba, że drewna nie mam, to wtedy zrozumiem, ale... Ale widzę, że mam dużo drewna, więc... Te argumenty, sorry, troszkę do mnie nie przemawiają. Dobra, idźcie już na poświęcenie. Chuj z wami. O, jak mi przez łeb przyłożył masło. Chociaż z tego, co pamiętam... To chwileczkę, ja wczytam grę i spróbuję takiej jednej sztuczki, co nie? Mam nadzieję, że runa, której zaraz zamierzam użyć... Dara, może na to pójdzie. Gdzie to jest? Proszę bardzo, nietykalność. No i teraz mnie atakuje. Jest! Dał się złapać.
Teraz na niego, panowie. Oj, nie będzie litości. Oj, nie będzie. I te, jak wiecie, te runy naprawdę bardzo często trafią nam elegancko tyłek uratować. Zmartwychwstanie też się przyda, ale później. Dobra. Was jeszcze mogę poświęcać, bez problemu. Troszkę was dużo straciłem. Ale to i tak lepsze straty niż... Dobra, zaciskamy pętelkę. Pętelkę. Moment, kurwa, no. Dobra. Kończymy to. Chciałem jeszcze użyć runy zmartwychwstania, ale gówno z tego wyszło. Oj, tu jeszcze są... Co to jest? Koszary obronne. Kusznic. Zużycie many jest zerowe w poprzedniej walki. No to mogę w sumie z wami dyskutować. Oj, niedoczekanie moje. Niedoczekanie. Kurwie synu. I już kwiczycie. No jednak nie. Dobra, Woolstone, zrób coś. Mówię teraz całkowicie poważnie. I zrobił. No. Pamiętajcie, nie lekceważcie tych run, że a co to ja będę tych run już? Też tak kiedyś myślałem, ale teraz jak... Ale w końcu do niej dotarło, że te runy to jest naprawdę mocny atut. A, racja. Targowisko mogę kupić, bo i tak jest tanie. Dobra, najpierw idę ten. Ile jeszcze mam czasu? Dalej jest pierwszy miesiąc, więc przypuszczam, że dużo mam czasu. Czemu do tej pory tego nie mam? Dobra, mniejsza tam, poradzę sobie bez jakichś piorunów tam. Ale są w miarę fajne jednostki, ale na razie to wolę mieć... No właśnie, właśnie to. A, jeszcze sobie przywołam... To ja jeszcze sobie przywołam... A, se nie przywołam. Jak jest wyjście do podziemi, to nie wychodźcie, bo nie warto. Tutaj też składowisko żywioł. Nie, ja bardzo nie lubię się tłuc żywiołami, a jedyna nagroda, jaka tu nas czeka, to surowce. Naprawdę, nie warto. Nie warto się z tym jebać. No, tu jest właśnie wyjście z... I ten... Tam nic nie ma, tędy wyjdzie tylko ten wyjdzie ten skurczysyn, co nie? Dobra, to muszę wbudować, bo... Ciągle tego nie miałem. Dobra, teraz sobie muszę złota pouzupełniać. O, świetnie, następna kopalnia złota. Idźmy z tymi takimi siłami. Dobra, zrobię to samo co wtedy, może się też da na to nabrać. Oby się dał na to nabrać. Haha, sucker. No i teraz mogę działać. Szkoda, że można tylko jedną runę naraz aktywować w jednej kolejce.
prawda, to wtedy to by... Już byłbym tak silny. Ze 6 run aktywował i ten. I teraz mi podskocz. Skurwysynie. Co nie? Tak by to wyglądało. Same najlepsze runy i jedziemy. Dobra, szarża aktywować.